wszystko wokół tej piłki jest takie dobre, to my bądźmy źli. Chcemy być tak źli, że aż dobrze. Klub jest stowarzyszeniem zarządzanym przez swoich kibiców. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapisze się do naszego stowarzyszenia, jest równocześnie jego członkiem, współtworzy ten klub i to on również współdecyduje o jego dalszych losach. Tutaj nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani jak zresztą widać po mnie, ani nie robimy różnic. Mogą grać z nami dziewczyny, grają z nami dziewczyny głuchonieme, grają o różnym stopniu dziewczyny, które zupełnie nie słyszą. To, że klub prowadzi na tych samych zasadach, na tych samych warunkach, dwie drużyny, i męską, i kobiecą, i że drużyna kobieca nie ma gorszego boiska, gorszych warunków, gorszych infrastruktur, to jest naprawdę to ewenementem. Stworzyliśmy taki klub, kulturalny klub tak naprawdę, gdzie zaprasza wszystkich, tak? Nieważne skąd jesteś, nie chodzi tylko o sport, chodzi o kulturę, chodzi o antyrasizm. Każdy w zasadzie może być członkiem stowarzyszenia. To jest na zasadzie tak jak w Anglii i w innych krajach powstały kluby demokratyczne, gdzie każdy ma głos. To jest fajny model, to jest świetny model i to jest taka odpowiedź na tę okropną komercjalizację futbolu, która się dzieje, więc to jest świeży powód. Ja trzymam kciuki, żeby chociaż z tej B-klasy wychynęli. No. Wszyscy wracają, idziemy dalej, tak? Ja chcę zobaczyć na nich pressing, chłopaki. Grać pressing do pierwszej sekundy. Książka Tymanda opowiada o Warszawie powojennej, jeszcze w gruzach. Nie jest to Warszawa marzeń z pewnością. Jest to Warszawa pełna typków spod ciemnej gwiazdy, szemrane typy, różne osoby. Nie czujemy się superbohaterem, który wymierza sprawiedliwość, ale czujemy się związani z Warszawą. Uważamy, że to jest jeden z symboli Warszawy, ta książka. Pierwszy raz i było świetnie, znaczy jest nadal świetnie, jest świetnie naprawdę. Przychodzimy się wyluzować, pośpiewać i tak dalej. Przychodzimy tutaj z dzieciakami, żeby też nauczyć je tego, jak się można zachowywać na stadionie, jak wspaniały może być sport. My żeśmy takie inne podejście do tego sportu trochę wzięli. Stwierdziliśmy, że tak naprawdę najważniejsi w piłce nożnej są kibice. To wszędzie jest generalnie tak samo, ale ci kibice nigdzie nie mają prawa. I stwierdziliśmy, że jeżeli założymy taki klub od samego dołu, gdzie kibice są właścicielami, to będzie właśnie nowa jakość, nowa rzecz w Polsce. Budżet mamy nie w stylu na rok zapewniony z góry, bardziej na 2 miesiące. Więc cały czas szukamy sponsorów, szukamy nowych źródeł finansowych. Chcielibyśmy mieć tą finansową pewność, żeby nigdy byśmy nie chcieli doprowadzić do tego, żeby klub miał długi. Chciałbym, żebyśmy awansowali co pewien czas wyżej, żebyśmy tworzyli szkółki młodzieżowe dla wykluczonych dzieciaków z Pragi, dla różnych osób, które nie mogą grać w piłkę na przykład, bo ich nie stać. Jest! 3-1! Zły! Zły! AKS! Zły! Zły! AKS!